Słuchajcie, nagrywanie na YouTubie to jest uzależniające. Ten, kto nagrywa, to wie dobrze, że to jest, wiecie, takie coś, co motywuje. Słuchajcie, zobaczcie nasze miejsce na ziemi. Normalnie tak nie wygląda. Normalnie wygląda dużo lepiej i ja czyściłam, sprzątałam, ale nie widać tego, bo padają deszcze i dzisiaj jest pierwszy dzień naprawdę taki, że założyłam dżinsy. Dzisiaj założyłam dżinsy, jadąc do konia, tak normalnie, ramionczka, krótkie spodenki i się pocisz, i słońce. A dzisiaj jest taki pierwszy dzień, że jest naprawdę fajnie, 20 stopni, parę, 23-4 stopnie, pierwszy dzień od długiego, długiego czasu, także dobrze jest tak odpocząć. Ogólnie myślę, że dobrze jest zmieniać garderobę, ale też to kosztuje. A tutaj taki plus na Florydzie, że w sumie nie musisz dużo kupować czapek, szalików, zmieniać na sezon buty, cały czas klapeczki. Klapeczki nie są drogie, także można przez cały rok przechodzić w klapkach. To tak tylko dla stylu się zakłada jakieś takie cieplejsze buty. Piąta kategoria Milton. Bardzo poważnie, słuchajcie, się robi, ale na razie to jest początek, bo oni pozwalają nam się przygotować przez kilka dni, także to musi być niebezpieczne. Dużo mówią w telewizji na ten temat. Także wypowiada się też gubernator DeSantis na ten temat. Ewakuacja jest wszystkich z nabrzeża, tutaj w okolicy Venice, Sarasota, wzdłuż Bradentown, w drugą stronę, na południe. Także no, zobaczymy jak będzie. Będę Was informowała. Tym razem jadę do konika. Dzisiaj mamy poniedziałek, jeszcze mamy wtorek, jutro cały dzień i dopiero w środę w południe będzie. Także zostańcie ze mną, będę Wam dawać znać. I takie no, filmy, wiecie, łatwe są dla mnie, także będę Wam puszczała. A co u nas w rodzinie słychać, to nie wiem, zobaczymy. Może jakiś taki filmik zrobię, vlog. Wszystko jeszcze spokojne, tylko powiem Wam, że zachmurzone niebo. A tam Andrzej śpi. A tutaj, słuchajcie, mamy samochód. Andrzej wziął samochód od osoby, u której pracuje i ta osoba mieszka, ma drugi dom na Longboat Key. Na Longboat Key i tam to jest bardzo blisko morza. I ostatnim razem, ostatni huragan mieliśmy Helin i tam zalało. Tam było po prostu niedostępne. Ja Wam nie nagrywałam tego, ale jak oglądacie telewizję, to wiecie, że niedawno w sierpniu mieliśmy huragan i właśnie zatopiło im dom, zalało im dom i tym razem Andrzej mówi, dobra, to ja Wam wezmę i ten samochód tutaj, o, będę. Zadbam o niego, bo u nas prawdopodobnie nie zatopi, bo my jesteśmy 10 minut drogi od morza. Cukierki dla Delaili. Tam mam, słuchajcie, rzeczy do konika, buciki i uzdy różne. No i dzisiaj, słuchajcie, zrobiłam zakupy dla konia. Trociny. Tutaj ogólnie, wiecie co, trociny są bardzo popularne dla koni. I takie palety, które się, wiecie, tam jest trochę dużo wody, tam gdzie jadę, do Mayaca City, tam jak popada, to właśnie zalewa trochę tą stajnię i wchłania wodę bardzo ładnie ta paleta. I zobaczcie, dla kotów, dla króliczków i dla koni. Zaczyna padać deszcz. No i tak, także jadę do konika. Jadę pomóc mojej koleżance, bo tylko jest jedna, w sumie dwie dziewczyny. Jej mąż pracuje i będzie pracował w shelter, tam gdzie ludzie się ukrywają przed huraganem. I on jest policjantem, więc będzie tam miał dyżur całą noc. I wtedy jak w ten dzień, co uderzy Milton, to on będzie poza domem i moja koleżanka będzie sama i ona zamierza, słuchajcie, siedzieć w stajni
w ten piąty huragan, tylko że Majaca City jest troszeczkę dalej od Sarasoty, jest w głąb lądu, ale to nie oznacza, że tam nie będzie ciekawie, bo tam są zalewowe tereny i to różnie przechodzi, są huragany, i które za sobą ciągną tornada. I takie tornado może przejść przez stajnię i jeśli ona tam będzie siedziała, tam tylko w takim małej przybudówce zamierza siedzieć, zamierza spać. I ja tak sobie myślę, może ja powinnam z nimi spać, żeby wspierać dziewczyny, ale nie wiem, czy jestem na tyle odważna. Chyba jestem tchórzem, jeśli chodzi o stratę życia. Mam dla kogo żyć, mam dzieci i myślę, że one nie chciałyby stracić mamy. A konia kocham też, ale jednak mimo wszystko dzieci są najdroższe dla mnie. No i rodzina, wiecie, no życie też ludzkie moje. Bardzo martwię się o konia, no ale nie wiem, no bardziej dla koleżanek mogłabym zostać, żeby je wspierać, bo... Ale czy bym tak ryzykowała, słuchajcie, życie? Myślę, że konie, jeśli bym ja to robiła, konie bym po prostu dała na zewnątrz i tyle. Nie czekałabym do ostatniej chwili do tego niebezpieczeństwa, bo one chcą czekać do niebezpieczeństwa. Jak będzie niebezpiecznie, to wtedy wypuszczają konie ze stajni, a jak jeszcze w miarę jest dobrze, to te konie zostają w stajni. Także no, dziewczyny naprawdę ryzykują, ale są dzielne, to są dzielne osoby. Poznałam je, moje koleżanki, dobre koleżanki teraz i zawsze mam takie przykłady dobre, jak być brave, bo są naprawdę brave dziewczyny, te co jeżdżą na koniach, muszą być brave. No dobra, tymczasem. A jeszcze powiem Wam, że byłam ostatnio na stacji benzynowej, to mogę Wam wrzucić teraz filmik, zobaczcie jak dużo ludzi, jaka kolejka i to było o godzinie 1:00, także teraz jeszcze myślę, że jest gorzej, a już godzina 5:00 po południu, czyli ludzie po pracy tankują benzynę i niektórzy muszą jechać, bo są ewakuowani z wybrzeża, także muszą jechać na północ, a tam jest tylko jedna wielka trasa, która prowadzi na północ z naszego miejsca, także tam będzie na pewno ciężko, dużo samochodów. Skończyłam pracę o godzinie 1:00 i zobaczcie, wszyscy pół dnia mają pracy dzisiaj. Puszczają wszystkich, jest ewakuacja na wybrzeżu. Także no tak, słuchajcie, to są takie minusy mieszkania na Florydzie. To już jest trzeci taki stresujący czas w przeciągu 2 miesięcy, gdzie zatopieni zostali ludzie, sam domy i tak dalej. Dużo tragedii, dużo pomocy, mental health. Kochani, zobaczcie, jestem w Majaca City. I tutaj tak to wygląda. Majaca City jest... dużo ma podtopień. Sarasota jest troszeczkę wyżej położona. Tu dużo jest flat zone, chociaż w Sarasocie też, ale właśnie Majaca ma swoje takie miejsca, gdzie są zalewowe. I już mam piękne właśnie podsiodło, nie wiem jak to się po polsku nazywa, taki kocyk jakby indiański. Fajny taki, podoba mi się bardzo i spróbowałam siodła western i powiem Wam, że bezpieczeństwo niesamowite, czuję się pewniej na koniu. Miałam 2 siodła angielskie i western, także bardzo się cieszę, bardzo mnie to kręci i pokażę Wam piękne nowe sienkie z fabryki. Jakieś takie, w ogóle to jest Circle Y, bardzo popularne w Ameryce i klasyczne takie, tysiąc któryś rok, słuchajcie, robione ileś już letnie. Tradycja amerykańska taka, no. Także jak ktoś ma to siodło, to jest kozak. Country girl, not country girl. Czekajcie, cowgirl, o, to jest cowgirl. Ewakuacja, słuchajcie, jest zalecana do zon A, zon B i teraz zon C. I DeSantis się wypowiadał, wczoraj wieczorem patrzyłam, że ci ludzie, którzy, bo możesz zostać, jeśli jesteś w strefie ewakuacji i oczywiście nie będą cię brać na siłę, możesz zostać, to jest twoja prywatna decyzja, ale w razie czego, jakby na przykład przyszło cię ratować, to nie możesz mieć pretensji, że nie doszli do ciebie w nieodpowiedniej porze albo za późno cię uratować, dlatego że był nakaz ewakuacji i to była twoja decyzja, więc
DeSantis powiedział, jeśli nie ewakuujesz się, nie opuścisz domu, nie opuścisz miejsca ewakuacji, tak jak my ci mówimy, podczas tego huraganu, to muszę ci powiedzieć, że ja nie dramatyzuję, ale umrzesz. Tak powiedział. No, także jest poważnie. Także tak, kochani, tak to życie na Florydzie wygląda. Pozdrawiam, nie zaciekawiam. Także widzicie, minusy duże. No. Witam, witam, kochani, jest wieczór. Wróciłam akurat od koleżanki i pomagałam jej przy pracy w stajni. Robiłyśmy różne rzeczy, tak żeby wszystko było bezpieczne. Tym razem jesteśmy w Home Depot z Andrzejem. Proszę bardzo, jeszcze ostatnie zakupy. I co kupujemy? Andrzej, powiesz? Plywood. A, no właśnie. A po polsku jak to się nazywa? Płyta. Płyta. Jaka? Paździerzowa. O. Tak to wygląda. Ja przyjechałam ze stajni, akurat Andrzej do mnie zadzwonił i powiedział, że na jego traka nie wejdzie, na jego wen nie wejdzie. Ja podjadę moim wenem, może jakiegoś sztabsa, chociaż jednego z nich. Aha, on mówi, że nie ma tych takich linek i chce, tutaj jakoś przyczepia. Tak. Także jaka pogoda jest? No na razie jest deszczowo, ale nie ma jeszcze huraganu. Dopiero będzie jutro o godzinie 1 w nocy, a dzisiaj jest wtorek, a ma być w środę. I no ma być bardzo poważny, ma być bardzo, bardzo silny huragan i troszkę jest to, no wiecie, jest stres. Wszyscy mamy stresa. Pomogłam koleżance sprzątać arenę, pomogłam jej pochować wszystkie rzeczy. Cały dzień mi zeszło, dzisiaj do wieczora tak naprawdę siedziałam, ale dużo jej pomogłam i tylko ja byłam. Druga koleżanka przyjechała dzisiaj na wieczór i zostanie z nią i jutro będzie i ona będzie podczas tego huraganu. I ja też zastanawiam się, słuchajcie, czy czasem nie pojechać do niej i nie dlatego, żeby konie ratować, tylko żeby swój tyłek, za przeproszeniem, ratować, bo powiem wam, że tutaj przy wybrzeżu będzie gorzej niż tam. Z kolei tam może być gorzej, dlatego że Majaca City jest takim miejscem, gdzie często prądu brakuje i jesteś odcięty od świata, dlatego że drogi są zalane rzekami i nie możesz nigdzie pojechać. Tutaj z kolei jest łatwiej, bo to jest miasto, więc wiecie, zawsze coś tam się otworzy, sklep i tak dalej, można podjechać, jakąś drogę wybrać, kilka, jest więcej dróg. No i tak, jest Andrzej, przyjechał trakiem swoim, samochodem, tam widzicie. Mówi, że nie ma tych takich pasków do trzymania, że gdzieś zgubił, gdzieś szuka właśnie. My nie jesteśmy w strefie zagrożenia, w sensie ewakuacyjnej i to jest dziwne, bo mamy taką mapę, znalazłam taką mapę, bo też chciałam zobaczyć, w jakiej ja strefie jestem, bo nigdy nie wiedziałam. I okazuje się, że nie jesteśmy ani w strefie ABC, bo strefa ABC musi się ewakuować, czyli wszyscy tak naprawdę dookoła nas. A my jesteśmy takie jakby w wyspie, na podwyższeniu, mieszkamy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o, no nie jest to zalewowy teren, ale wszystko dookoła nas jest tak jakby na czerwono, pomarańczowo i żółto, co oznacza ABC zone. Także wiecie, no jak ta fala będzie i ta woda dojdzie, bo to najgorsze jest, że właśnie fala będzie mocna, silna. Wiatr, prędkość 230 km na godzinę, to jest 130 mil na godzinę, więc jest bardzo silny, chyba silniejszy od Jana. Od chyba Irmy nawet, a przecież Irma przeszła w ogóle nie przez nas, tylko przez Fort Myers i tam zatopiła wszystko. Także no, nie wiem, słuchajcie. A wszystko to idzie na Sarasotę. Tutaj, dokładnie, prosto. Także nie wiem. Nie wiem, co ja mam robić, słuchajcie, czy iść tam do koleżanek i tam mieszkać, ale tam bym była odcięta od świata, czy po prostu tu zostać i wiecie, zagrożenie jest takie, że dom może być podtopiony, fala może dotrzeć do naszego domu, może być
Nie wiem, słuchajcie, prawda. Czy przyda nam się kajak, czy przyda nam się łódka? Nie wiadomo. Zobaczymy. Jest poranek. Środa. Który? 8? 8 chyba październik. Nie mogłam spać, słuchajcie. Wstałam o godzinie 5:40. Ze względu na sytuację, która jest na Florydzie. Stresik jest duży. Zobaczmy, jak jest na dworzu. Jest godzina, czekajcie, 7:00. Niebo jest pochmurne. Widzicie? I to dopiero jeszcze nie ma uraganu, jeszcze nie ma u nas tego, dopiero to wszystko, te chmury się zbierają, idą i słyszę w oddali burzę. Oliwka wczoraj mnie nastraszyła i powiedziała: mamo, to jest poważne. I mówią, że to jest bardzo niefajny huragan. Czego najbardziej się boję, słuchajcie, to się boję tsunami. To jest dla mnie najgorsze. Czuję się wtedy jak w taka zablokowana i nie ma wyjścia, ucieczki w domu na przykład, jak przychodzi tsunami, prawda? Także to jest takie najgorsze, a te tsunami ma być oczywiście w naszych rejonach niby nie, ale wszystko, co jest dookoła nas, to jest ewakuacyjna strefa, więc to tak trochę dziwnie, że co do nas nie dojdzie ta fala, która dojdzie tam gdzieś do sąsiada, to tak trochę, wiecie, dziwnie. I miałam taką myśl, żeby jechać do Oliwki dzisiaj. Miałam taką myśl, żeby powiedzieć Krystianowi, Oli, Andrzejowi: słuchajcie, chodźcie, się pakujemy do mojego samochodu i jedziemy na północ, bo ma być poważnie, także taką myśl miałam, zobaczę, będę dzwoniła, będę pytała się Krystiana, co oni na to, możemy jechać jednym samochodem, będzie łatwiej, sprawdzę jeszcze trasę do Oliwki, bo wczoraj wieczorem sprawdzałam, to było 4,5 godziny, bo tak normalnie wczoraj, jeszcze rano, w nocy Oliwka sprawdzała, mówię, nie mogła spać, mama, martwiłam się o was, nie mogłam spać i sprawdzałam, to mówi, wszystko było na czerwono zablokowane. Teraz jest na zielono, także może jest to dobry czas do wyjazdu jeszcze. Zobaczymy, kochani. Także do zobaczenia, będę wam teraz edytowała filmik. Teraz rano, jest środa. Także to na bieżąco jest, kochani. Będę wam dawała znać, czy będę jechała do Oliwki, czy do Krystiana, bo Krystian mnie zapraszał z Olą do apartamentu. Mówią, że zastanawiamy się, gdzie jest bezpieczniej, czy u nas w domu. Jak woda najdzie, to w domu chyba gorzej. Czy tam do nich dojdzie woda, oni są na drugim piętrze, może lepiej, ale jak będzie tornado, no zmiecie dach, oni są na drugim piętrze, jeszcze jest trzecie piętro, także w razie czego jeszcze jest jakaś tam przestrzeń, żeby tam być w tym budynku. Także no, bierzemy różne rzeczy pod uwagę, ale nie ma tej takiej, słuchajcie, nie wiesz po prostu, jak będzie, w którym miejscu będzie bezpieczniej. I ja stwierdziłam dzisiaj rano, kurczę, to jest ciężka decyzja, najlepiej uciekać. Tak jak Irma. Bo to jest tak jak Irma, tylko że Irma nie trafiła w nas i my nie mieliśmy dużo strat, nawet w tym miejscu, gdzie byliśmy w domu, bo wróciliśmy do normalnego domu całego, dlatego że nie trafiło w nas, ale trafiło w Fort Myers. I możecie sobie zobaczyć Fort Myers, a Irma, jakie zniszczenia dała, i tam była fala powodziowa, zalała wszystko. I teraz też mówią, że będzie 4,5 metra fala. Także mówią, że jak zostaniesz w emergency strefie, to zginiesz, umrzesz, a emergency strefa jest zaraz za ulicą. Także niby my nie jesteśmy, ale no wiecie, woda nie wybierze. Powie: o, sorry, no tak, wy nie jesteście w tej strefie, to ja cię nie zaleję, nie? A więc Fort Myers było zalane, a teraz wszystko idzie na nas i zmieniło kierunek z północy, że miało być na Tampę, to co słyszałam wieczorem. Zmieniło kierunek i idzie, jakby trochę przesunęło się w dół, czyli na Sarasotę. Także no, trochę mam stresa i jeszcze nie oglądałam wiadomości. Pierwsze co wam przeedytuję filmik
i będę oglądała znowu wiadomości i dam wam znać, jaka jest moja decyzja, jaka jest nasza wszystkich wspólna decyzja, bo najlepiej być razem. Pozdrawiam, buziaki. Cześć.